Może na tydzień po tygodniu, praktyczny przewodnik. Tydzień siódmy. Jak radzić sobie z zaparciami? Progesteron, którego masz teraz w swoim organizmie znacznie więcej niż zwykle, może być sprawcą spowolnienia procesów trawiennych. Stąd bóle brzucha, gazy, poczucie ociężałości. To może pomóc. Unikaj potraw wstymających. Kapusta roślina, strączkowe, baranina, wieprzowina, tłuste frytki, chipsy. Jest produkty bogate w błonnik, pełnoziarniste pieczywo, płatki, kasze, jabłka, kiwi, buraki, brokuły. Uwaga, jagody i banany działają zatwardzająco. Z każdego posiłku pij pół szklanki jogurtu lub kefiru. Staraj się codziennie choć 20 minut spacerować szybkim krokiem. Pij dużo niegazowanej wody mineralnej albo soków owocowych i warzywnych. Czasem pomaga filiżanka przygotowanej wody z cytryną i miodem wypijana na czczo. Zwykłą herbatę zastąp ziołową lub owocową. Skutecznym domowym lekarstwem są suszone owoce, np. śliwki, marele, figi, rodzynki. Jakkolwiek leki przeczyszczające możesz stosować tylko po konsultacji z lekarzem. Jak rozwija się dziecko? Zarodek podwaja swoją długość. Pod koniec tygodnia mierzy 7 do 9 mm. Wraz z wzrostem głowy powstaje narząd gardłowy, którego wykształci się podniebny język. Część szczęki, żuchwy, mięśnie twarzy. Teraz można już zobaczyć zarys twarzy maleńkiego człowieka. Zaczątki nosa, oczu i ust. Mężyczki mózgowe tworzą zalążki nerwów wzrokowych i po bokach guzowatej głowy pojawiają się dwie ciemne plamki. To z nich wykształcą się oczy. Wydłużają się rączki i nóżki, a na ich końcach zarysuje się kształt dłoni i stóp. Zmiany szafie. Jeszcze za wcześnie na specjalne stroje ciążowe. Nie chodź do sauny. Wysoka temperatura i przegrzewanie się źle wpływają na ciążę. Z tego powodu nieskazane są gorące kąpiele, opalanie i przede wszystkim sauna. Wzrost temperatury ciała prowadzi do przekrwienia narządów wewnętrznych kobiety, ale również dziecka. Może to spowodować zaburzenia rytmu pracy jego serca, krwawienie wewnętrzne, a nawet poronienie. Dodatkowo obfite polecenie się w saunie może spowodować odwodnienie organizmu kobiety i spadek dopływu krwi do mózgu, tym samym zasłabnięcie lub omdlenie. Reakcja partnera. Dla kobiety bardzo ważna jest pierwsza reakcja mężczyzny na wieść o tym, że będzie ojcem. Nawet jeśli ta wieść na razie najbardziej go przeraża niż skrzydla, warto by postarał się dać kobiecie oparcie i pewność, że będzie jej towarzyszył w tym nowym dla obojga doświadczeniu. Swoimi niepokojami można dzielić się z przyjacielem, ojcem, bratem, kimś, kto już przez to przeszedł. Po poronieniu. Jeśli wcześniej byłaś w ciąży i poroniłaś, pierwsze tygodnie mogą być dla ciebie emocjonalnie trudne. Szukaj takiego otoczenia i takich osób, których towarzystwo wpływa na ciebie kojąco. Postaraj się unikać forsownych ćwiczeń, w których czujesz się zmęczona. Unikaj seksu, jeśli w trakcie odczuwasz jakikolwiek dyskomfort lub ból. Odłóż na później dalekie podróże, zwłaszcza że przebywanie z dala od twoich najbliższych i od twojego lekarza może wpłynąć na obniżenie się poczucia bezpieczeństwa. Pamiętaj o ruchu. Jeśli dotąd uprawiałaś jakąś formę sportu, nie rezygnuj. Ruch jest potrzebny i tobie, i dziecku. Świetnie zrobią ci yoga, pilates, pływanie, spacery. Przeciwwskazane są sporty siłowe, jazda konna, sporty wyczynowe, skoki, sporty walki. Mężczyzna w ciąży. Kiedy kobieta zachodzi w ciążę, cała uwaga skupia się na niej, a tymczasem rodziców jest dwoje. To jak mężczyzna przeżywa ciążę żony, to lepszy przede wszystkim od stopnia jego zaangażowania, przeżycia i odczucia kobiety oraz nową sytuację. Obawia się, czy poradzi sobie w roli ojca, czy będzie w stanie utrzymać rodzinę. Kiedy czuje się opuszczony i ignorowany przez otoczenie, bo całe zainteresowanie skupia się na jego żonie i dziecku. Ciąża uruchamia także u niego nieświadomą zazdrość o kobiecą twórczą płodność. Jaka męska moc mogłaby się równać umiejętności rodzenia dzieci? Jaką męską umiejętność można przyrównać do matczynej zdolności karmienia piersią? Pyta francuski psychiatra i psychoanalityk Bertrand Kramer. Mężczyźnie trudno jest doświadczyć realności istnienia dziecka. W jego ciele nie zachodzą żadne zmiany, pośrednikiem w kontakcie z maluchem jest partnerka. Tego stosunek mężczyzny do dziecka jest siłą rzeczy bardziej zdystansowany. Zwłaszcza w pierwszych miesiącach często jest ono dla niego czymś abstrakcyjnym. Jeśli mężczyzna będzie towarzyszyć partnerce w wizytach u lekarza, jeśli ma szansę zobaczyć swoje dziecko na monitorze ultrasonografu, posłuchać bicia jego serca, a później poczuć jego ruchy, przykładając dłoń do brzucha mamy, ten dystans będzie mniejszy. Dla mężczyzny trudne może być także sprostanie roli podpory i opoki. Zresztą docierają do niego głosy, że ma udzielać żonie wsparcia, że mają rozumieć, opiekować się nią. Jeśli partnerka jest na tyle
zaabsorbowana swoją ciążą, że staje się egocentryczna, albo jeśli do tej pory to raczej ona wspomagała męża, nagła zmiana ról może być dla mężczyzny nie lada doświadczeniem. Na ogół zaakceptowanie roli ojca jest łatwiejsze, gdy mężczyzna ma ustabilizowaną pozycję zawodową, dobrą sytuację finansową, jest pewien swego związku z partnerką, jeśli sam czuje, że dojrzał do roli taty. Istotne znaczenie mają również jego relacje z własnym ojcem. Jeśli doświadczenia te są pozytywne, mężczyźnie łatwiej będzie wejść w nową rolę i cieszyć się własnym dzieckiem. W Polsce nie ma wprawdzie grup wsparcia dla przyszłych ojców, ale mężczyzna może sobie pomóc, szukając kontaktu z kolegami, którzy już mają dzieci. Takie męskie rozmowy są bardzo istotne. Ważne, żeby umieć przełamać tabu, zakazując mężczyźnie mówić o uczuciach.